Karol Karski zachęca do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także do wskazania właśnie jego kandydatury. Obrońcie swoje prawa, mówi do potencjalnych wyborców i szeroko wylicza, o jakich prawach myśli. Pierwsze z nich to prawo do własnej waluty. On sam jest, podobnie jak cała jego formacja, przeciwnikiem wdrożenia w Polsce wspólnotowej waluty. Natychmiast o 1/3 obniżała się wartość siły nabywczej pieniądza. Na Słowenii, Słowacji, Litwie to jest po prostu wydrenowanie z kieszeni ludzi 1/3 ich zasobów finansowych, obniżenie de facto o 1/3 ich wynagrodzeń. W jego ocenie wygrana PiS w europejskich wyborach to gwarancja utrzymania 500+, utrzymania obniżonego wieku emerytalnego, czy prawa do tak zwanej 13. emerytury. Stanowczo sprzeciwia się nielegalnej imigracji. Stoi na stanowisku, że jeśli mamy przyjmować imigrantów, to tylko tych, którzy trafiają tu legalnie. Widzi w Polsce miejsce dla obcokrajowców, ale z bliskiego rodakom kręgu kulturowego. Kolejna deklaracja Karskiego dotyczy konsumenckich praw Polaków. Należy obronić swoje prawo do kupowania towarów tej samej jakości, co w innych krajach Unii Europejskiej. Proszę Państwa, ja mam pewną satysfakcję z tego, że w lutym ubiegłego roku złożyłem interpelację do Komisji Europejskiej właśnie w sprawie tych podwójnych standardów. My się nie zgadzamy na podwójne standardy ani w kwestiach politycznych, ani gospodarczych, ani właśnie w takich również bardzo przyziemnych, czyli w tych przysłowiowych niemieckich proszków do prania. Ale to przecież nie tylko chodzi o te przysłowiowe niemieckie proszki do prania. Generalnie chodzi o to, że produkty tej samej firmy w takich samych opakowaniach mają o wiele gorszą jakość w Polsce na przykład, a o wiele lepszą jakość w państwie producenta, na przykład w Niemczech. Za kluczowe uważa ludzkie prawo do szacunku i poczucia własnej wartości. Jednoznacznie również wypowiada się w kwestii przedwczesnej seksualizacji dzieci. Jego zdaniem istnieje potrzeba edukacji tego rodzaju, ale w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. Podstawowa odpowiedzialność za wychowanie dzieci spoczywa na rodzicach, także w kwestiach dotyczących seksualności, rodziny, rodzicielstwa. To rodzice decydują o tym, powinni przekazywać dzieciom w odpowiednim wieku, w odpowiednim zakresie informacje dotyczące tego. Jakby to wprowadzać te dzieci w dorosłość. Zdecydowanie jesteśmy przeciwni seksualizacji dzieci. Uczenie o seksualności jest czymś innym niż seksualizacja dzieci. Wybory do Europarlamentu już za 1,5 tygodnia.